Siemaneczko, Renault Latituda, jakoś tak. Miał być z tego materiał, ale nie będzie z tego materiału. Nawet nie będę odpalał tego silnika, bo szkoda po prostu popsuć go bardziej. Co się stało? Rozszczelnił się cały silnik. Cały, wszystkie uszczelki w silniku puściły. I teraz tak, jest tak duże ciśnienie w misie korbowej, że po prostu rozsadziło silnik niemalże. No jakby mogło był z plastiku, to pewnie by pękł, prawda? Dekielaż podniosło od zaworów. Także prawdopodobnie spęknięty pierścień, tłok, może był zalany jakiś niewłaściwy olej, rozpuściło wszystko, co się daje. Leje się z całego silnika olej i nie ma nawet co go odpalać. A naprawdę fajny jest to samochodzik. O, tu się otwiera. Tutaj fotel sam przyjeżdża. Takie ładne zegary. No samochodzik, powiem wam szczerze, przepiękny. Można powiedzieć, jak na Renault. No dobra, tutaj trochę takie. Albo tutaj może coś było. No niestety, no powiem wam szczerze. Co tu dużo mówić. Silnik trzeba wyjąć. Rozebrać na czynniki pierwsze. Zweryfikować, co się w nim stało i wymienić wszystkie uszczelnienia. Tam nawet cieknie z pierwszego cylindra, bo jest liczony po francusku, czyli w drugą stronę. Od pierwszy cylinder od skrzyni biegów spod uszczelki, spod głowicy. Nawet tamtędy olej leci. Dlatego przykro mi bardzo, ale w ten weekend po prostu filmu nie będzie. Także ja was przepraszam. Trzymajcie się cieplutko. Cześć i miłego weekendu. To chyba już koniec, co? Laptop się chyba wysypał. Chyba karta graficzna padła. Kurde. Ale jakie fajne znaczki, zobaczcie. No cóż, ale tutaj częściowo działa. No tu jeszcze kawałek przeglądarki internetowej jest.